Szanowni Państwo, jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce. Na szczęście nie jesteśmy w Niemczech, we Francji, w Belgii, gdzie młodzi rzeźnicy pod hasłami islamu dokonują rzeczy haniebnych i nikt nie może sobie z nimi poradzić. Jakie to banalne, że nikt nie może sobie z nimi poradzić. Nastolatek w Niemczech, przypominam, obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo co do posiadania broni, ale ten gówniarz kupił spluwę i to nie byle jaką, z wyższej półki. Pozabijał ludzi i Niemcy jeszcze bardziej chcą przykręcić śrubę co do posiadania broni. Moi koledzy się śmieją, że niedługo policjantom niemieckim zabroni się noszenia broni, no bo to jest niebezpieczne. I ci mordercy, którzy udają muzułmanów, będą zabijać jeszcze swobodniej i jeszcze szybciej. Jesteśmy w Polsce, nie mamy tych problemów. Trzeba podziękować opatrzności, że tak jest. Ale mamy inne problemy. Ośmieliliśmy się, oczywiście tylko dzięki temu, że radykalizuje się postawa Polaków, no to zradykalizowała się również postawa naszych polityczków i polityków. Musieli pod wpływem gniewu narodu uchwalić, że jednak rzeź wołyńska to było ludobójstwo. Uchwalili. Nie ustawę. Dopiero ustawa się liczy według prawa. Uchwałę. No ale musieli powiedzieć, co powiedzieli. No i co? I na Ukrainie, proszę Państwa, jaki się rejwach zrobił. Jak zaczęli nam straszyć nas, że teraz mają dokumenty, że Polacy też rżnęli, że to była jakaś wojna polsko-ukraińska albo ukraińska-polska i że Polacy mordowali, a oni tylko odpowiadali, a szubrawcy z faszystowskiej strony banderowskiej próbują teraz, straszą nas, że oni za chwilę na forum międzynarodowym zażądają zwrotu ziem, które były ponoć ukraińskie. Przemyśla się kundlom zachciało. Spróbujcie wyciągnąć ręce po Przemyśl. Wy jeszcze nie wiecie, co drzemie w Polakach. Jeszcze nie wiecie. Widocznie tak was Amerykańcy pogłaskali z włosem, że wam się we łbach poprzewracało. A zobaczcie Państwo, a te niełuki z Waszyngtonu, te gnojki niedouczone, nie wiedziały o rzezi wołyńskiej i zapomniały o niej. I Ukraińcy im powiedzieli, że żadnej rzezi nie było. Powtarzam, te ofiary, te 250 tysięcy zabitych, wymordowanych w sposób bestialski, pilnuje nas, dzięki nim nie jesteśmy jeszcze w żadnej wojnie. Bo polscy żołnierze, polscy policjanci nie pójdą się bić o banderowską Ukrainę. Na pewno nie pójdą. Proszę Państwa, cieszmy się, że jesteśmy w Polsce, która jest homogeniczna, ksenofobiczna, nasza. Radykalizujmy się systematycznie, pomału do przodu, bo nasi polityczkowie i nasi politycy zdzierżą to. Oni będą za nami dreptać świńskim truchtem i będą się też radykalizować. Będą musieli. A wiecie dlaczego? Bo ich przy wyborach wystrzelimy jak kozę z nosa. Będą wybory. Tego się boją. Niczego się polityk nie boi. Choroby wenerycznej się nie boi. Obżarstwa się nie boi. Kradzieży się nie boi. Ale wyborów się boi. I to jest jakaś sprawiedliwość. Radykalizujmy się pomału. Może się z tej radykalizacji naszej stworzy nowa wartość polityczna, na przykład Konfederacja Narodowa, która będzie skupiać w sobie ludzi, którzy by do tej pory nie stanęli ramię w ramię, łokieć w łokieć. Żadnych w Polsce imigrantów nie ma na to zgody. Muszą się najpierw nas zapytać i nie słuchajmy żadnych świątobliwych, żadnych mądral, że to oni niby wiedzą lepiej. Jak chcesz przyjąć imigrantę Syryjczyka czy jakiegoś innego ciapatego, to do siebie do domu, i notarialnie, tak jak pan Michalkiewicz mówił, notarialnie zagwarantowane, że utrzymujesz go, synku. Nie my. Proszę Państwa, asertywność, wymyślono takie pojęcie. Mamy do niego prawo. My, Polacy, mamy do niego prawo. Do asertywności i do pilnowania swojego. Ani kroku. Ani kroku. Mamy polskie obowiązki, powtarzam za Dmowskim. To nie są obowiązki niemieckie, to nie są obowiązki rosyjskie, to nie są obowiązki francuskie, angielskie, amerykańskie, żydowskie, chińskie. To są nasze obowiązki.
Pilnujmy ich. Czołem Wielkiej Polsce.